Barbie na plaży, w stylowym pokoju, na pokazie mody czy na planie gry o tron. Pozwól swoim lalkom wypróbować nowe role w świetnie zaaranżowanych scenariach. Sprawdź, jak przygotować kreatywną sesję zdjęciową dla Barbie w naszym nowym wideo. Rekruterka modelek Barbie, Wiewiórka, pracuje nad nowym projektem w swoim fotostudio. Mariolka dużo słyszała o tej znanej fotograf i chce zaaranżować wyjątkową fotosesję dla jej lalek. Ale nie jest zadowolona z dekoracji zaproponowanych przez Wiewiórkę. Jej lalki zasługują na oszałamiającą scenografię. Wtedy Wiewiórka sugeruje stworzenie unikalnego wystroju dla jej Barbie. Pomaluj kwadratowy kawałek styropianu na różowo. Pokryj kolejny element ciemniejszym odcieniem. I udekoruj papierem we wzorek. Przyklej klejem na gorąco fragment scenografii. Pomaluj stojak na spinacze na złoto. Dodaj sztuczny kwiatek. Jasna ściana jest idealnym przykładem nowoczesnego designu. Waza i kwiat wyglądają razem idealnie. Ale i tak wygląda na to, że czegoś tu brakuje. Wtedy Wiewiórka dodaje stolik na kawę i zegar. Wytnij kółko ze styropianu. Klejem na gorąco przyklej je do pustego pudełka od pinezek. Wepnij złote pineski wzdłuż rogu kolejnego koła ze styropianu. Zaznacz na nim godziny markerem i dodaj wskazówki. Zegar idealnie komponuje się jako element pośrodku, ale stolik i kwiat nadal wyglądają samotnie w tym pokoju. Wtedy Wiewiórka bierze się za pracę jeszcze poważniej. Mariolce podoba się ten szkic. Wyżłób dziurkę w górnym uchwycie stojaka od globusa podgrzanym szydełkiem. Przyklej stojak klejem na gorąco. Pomaluj sprayem na złoto. Otwórz pustą plastikową kulę. Załóż łańcuszek na jednej połowie i zawieź całość na stojaku. Gorącym klejem sklej dzianinowy materiał i wywróć na drugą stronę. Napchaj ją watą i zaklej klejem na gorąco stworzoną poduszkę. Zanurz ołówek w farbie do tkanin i zrób grochy na poduszce. Wytnij dywan ze sztucznego futra. Wyjmij wewnętrzną część złotego wieczka od pudełka na krem do twarzy. Połóż wieczko na stole. Wypełnij pomponami. Dodaj kolejną poduszkę do scenografii. Wiewiórka stworzyła modny salon. Mariolka chciałaby mieć taki pokój dla siebie. Wiszący fotel dla lalek jest idealnym akcentem dla fotografii. Mariolka docenia ten pomysł. Wiewiórka potrzebuje inspiracji. Skroluje przez zdjęcia różnych lokacji i wreszcie znajduje to, czego szukała. Pani fotograf tworzy letnią scenerię. To piasek i szum fal. Potnij drewniane widelczyki do przystawek. Przyklej je gorącym klejem do dwóch mieszadełek od kawy. Zamocuj bazę leżaka plażowego, siedzenie i oparcie. Sklej klejem na gorąco mieszadła od kawy, by stworzyć ramki. I dodaj je jako nogi leżaka. Potnij drewniane patyczki do lodów. I sklej mały stolik plażowy. Pokryj parasolkę koktajlową dekoracyjną słomą. Przystrzyż słomę wzdłuż brzegów. Pomaluj podstawę małego stojaka od globusa na biało. Włóż słomkę koktajlową, a do niej parasolkę. Potnij duże pudełko. Przyklej wydrukowane zdjęcie plaży do jego boku. Wsyp trochę piasku. Udekoruj plażę muszelkami i zabawkowym flamingiem. Umieść meble, leżak, stolik z małym napojem i parasolkę. Co za świetna sceneria do zdjęcia! Ma tyle detali. Tylko spójrz na ten wygodny leżaczek, stół i nawet parasolkę by trzymała lalkę w cieniu. Barbie Mariolki od razu chce się położyć na leżance. Zaczekaj! Te buty nie pasują na plażę. Potrzebujesz sandałów. Przerysuj spód butów dla lalek na gąbce do makijażu. Wytnij je i przyklej klejem na gorąco elastyczny sznurek, by utworzyć sandały. Barbie zmienia obuwie, ale wystrój plaży nie jest jeszcze skończony.
Załóżmy jej jasny kapelusz, żeby ochronić ją od słońca. Przytnij plastikowy filtr od zlewu podgrzanym nożem. Pokryj go jasną akrylową farbą. Dołącz satynową wstążeczkę i sztuczny kwiatek. Teraz możesz rozłożyć się wygodnie na leżaku i relaksować pod plażową parasolką. By schłodzić Twój napój, stwórzmy przenośną lodówkę. Pokryj podróżne opakowanie od soli i pieprzu farbą akrylową. Zrób etykietę lód. I dodaj kawałek sztucznej skóry jako pasek do torby. Plażowa sceneria niemal gotowa. Można zrobić sesję zdjęciową. Wiewiórka zrobiła błyszczące tło do zdjęć. Lalka w jasnej różowej sukience będzie wyglądała na niej blado, ale będzie idealne dla stylowej Barbie z turkusowymi włosami w purpurowej sukni. Weź wcześniej przygotowany narożny kadr. Pokryj boki złotym cekinowym materiałem. Dodaj logo na fragmencie styropianu. Złóż część fioletowego materiału. Wytnij dekolt i sklej trójkątne wycięcie. Załóż długą suknię na lalkę. Zbierz ją wokół talii i zwiąż to taśmą ze złotej gumy piankowej. Ta modna lalka wygląda, jakby była gotowa ruszać na wybieg, który szybko zamienia się w piękne gwieździste niebo i złoty księżyc z chmurami. Weź trzy arkusze średniej grubości płyty wiórowej, dwa prostokąty i jeden kwadrat. Pokryj je szarym kartonem. Sklej je razem, tworząc narożne tło. Pokryj krawędzie srebrną farbą akrylową. Wytnij księżyc ze styropianu. Pomaluj na żółto. Pokryj białym klejem i spryskaj brokatem. Utrwal brokat sprayem do włosów. Wytnij chmurę z szarego kartonu. Pokryj białym klejem. Dodaj watę. Zrób kilka chmur. Owiń lampkami LED. Przyklej żyłkę do elementów klejem na gorąco. Udekoruj boki tła gwiazdami. Przywiąż księżyc i chmury do linijki i załóż na narożny kadr. Ta sceneria z niebem będzie idealna dla romantycznej rudowłosej modelki w bladej różowej sukience. Wygląda tak marzycielsko, ale utalentowana wiewiórka połączyła dwa ustawienia. Top modelka i marzycielka pozują razem na tle magicznej scenerii. Lalki nie są jedynymi, które się rozmarzyły takim ustawieniem. Zwykłe dziewczyny również. Mariolka ma nietypową lalkę. Jest gwiazdą Gry o Tron. Jej sukienka i fryzura zdecydowanie zasługują na tron. Złóż niebieski materiał na pół. Przetnij go. Połącz dwa paski gumkami do włosów. Zrób dwa ramionczka, używając drutu. Załóż sukienkę lalce. Obwiąż ją łańcuchem, krzyżując go na piersi. Zapleć włosy w ikoniczną fryzurę Daenerys. Potnij dużą gąbkę. Sklej ją gorącym klejem na kształt krzesła. Wytnij owalne oparcie. Postaw tron z gumy piankowej na papierze. Pokryj siedzenia i oparcia cienkimi paskami dwustronnej taśmy. Wbij kilka plastikowych mieczyków do przekąsek w oparcie. A następnie pokryj nimi całą powierzchnię. Użyj gorącego kleju. Udekoruj oparcie i dół tronu mieczami. Dotknij papierową podstawę wzdłuż zwisających pasków taśmy. Pokoloruj tron czarną farbą w sprayu. Dodaj akcenty pędzlem i brązową farbą akrylową. Postaw plastikową tackę do papieru pionowo. Pokryj ją materiałem i ustaw w kadrze lalkę wraz z tronem. Daenerys należy się tron. Mariolka sugeruje, by dodać kilka smoczych jaj. Wiewiórka nie zgadza się. Smoki są nieprzewidywalne. Może muszelka z wąskiego morza? Nie. Mały smoczek dla matki smoków? Słodkie, ale to za dużo. Wtedy Mariolka dodaje pająka. Wiewiórka ich nie cierpi. Królowa musi wyglądać dostojnie. Daenerys lśni na swoim tronie. Wiewiórka przegląda zdjęcia i przypomina sobie początek swojej kariery.
tamtych czasach była w stanie zrobić scenografię ze wszystkiego, co leżało wokół. Na przykład z owoców. Pokryj 30-centymetrowe kwadraty ze styropianu farbą akrylową. Sklej je klejem na gorąco, tworząc bazę kadru. I umocnij je wykałaczkami. Wbij wykałaczki w ścianę. I zawieś na nich kawałki pomarańczy, grejpfruta, kiwi i ananasa. Cały sekret tkwi w odpowiedniej kompozycji zrobionej z owoców. Postaraj się nie poplamić modelki sokiem. Zdjęcia są tak wakacyjne, a Barbie wygląda na szczęśliwą. Wiewiórka kiedyś lubiła robić origami. Była w stanie zmienić się w królową w 3 sekundy. To udowadnia, że jest utalentowanym fotografem, ponieważ umie zmienić papier zarówno w gwiezdny, jak i królewski kadr. Narysuj paski podzielone na takie same segmenty na kolorowej tekturze. Będą one szablonem gwiazd. Wytnij je. Zegnij paski według narysowanych krawędzi. Złóż w akordeon i sklej z nich gwiazdę. Odrysuj kontur innej gwiazdy na brokatowym arkuszu gumy piankowej. Wytnij go. Przyklej gwiazdy do arkusza grubego białego kartonu. Umieść kulki z piankoliny wewnątrz gwiazdy. Pokryj wnętrze gwiazdy białym klejem. I posyp brokatem. Pokoloruj więcej gwiazd farbą akrylową. Zegnij dół kadru. Przyklej go do kolejnego arkusza kartonu. Zegnij karton, by mógł stać stabilnie. I przyklej zagięty w pudełko karton z tyłu. Wystarczy kilka detali i gwiezdna sceneria jest skończona. A wiewiórka jest gotowa otworzyć swój fotosalon. Podobały Wam się nasze stylowe tła do fotografii? Napisz w komentarzu, jakiego rodzaju sesję fotograficzną chcesz wykonać ze swoimi lalkami. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić kolejnych fotograficznych haków od Trum Trum.